Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, ze mną jak zwykle jest Bartosz Szydzichowski A ze mną jest Oskar Poloczek No i dzisiaj porozmawiamy sobie y, o największych spotkaniach y, weekendu Podsumujemy sobie tak pokrótce turniej czterech skoczni No i wiadomo, porozmawiamy też o transferach piłkarskich No i zapowiemy też... Y, w sumie to, co się będzie działo przez te następne cztery dni, można powiedzieć, bo ogólnie niewiele się będzie działo, więc w środę najprawdopodobniej odcinka nie będzie i zrobimy dopiero w piątek, jakby podsumowanie całego tygodnia, można powiedzieć, i, i wtedy zapowiedź też tego weekendu. W taki sposób najprawdopodobniej będzie to wyglądało. No ale może zacznijmy sobie od właśnie rzeczy, które wydarzyły się w ten weekend no to czyli może zacznijmy sobie od takich największych wydarzeń czyli można powiedzieć zaczęło się od Realu no właśnie zaczęło się od przegranej Realu z Villarreal no i tutaj zaskoczenie jakby nie było czy, czy ja wiem czy zaskoczenie yy, Villarreal swoją grą mu dowodniło, że yy, potrafi potrafi grać na takie duże drużyny to było potwierdzone w tamtym sezonie ligi mistrzów wyeliminowanie Bayernu który no tak. było naprawdę w dobrej formie i pokazali real jeszcze też bez formy, jeszcze jak widać po tym Mundialu. Chłopaki jeszcze nie dojeżdżają, mam nadzieję, że nie dojadą wcale. Yy, nie przepadam za realem, no ale... No, pokazali VRL, wykorzystał szansę. Trzeba niestety takie no, szanse wykorzystywać. Je... Jeśli klub lepszy od ciebie zawodnikowo. Ma dołek? Ma dołek, to trzeba ich jechać, wygrywać i tyle. Wykorzystywać swoje szanse i dzięki temu można coś też z... pograć jeszcze w... albo w lidze mistrzów. VRL tam chce powalczyć, albo i w lidze Europy. Tak, natomiast z wykorzystywaniem szans, no to najlepiej zaznajomiony chyba nie jest Arno Danjuma. No, bo no tam nie, nie, w ostatniej no... minucie meczu yy, była pusta bramka, no, no mógł i to, mógł, mógł, to już... mógł i podawać, i strzelić. No mógł bramkę. wszystko zrobić, tak? No naprawdę. Tak, a, a, a zrobił tak, że I... no, piłka minęła gdzieś około metra czy półtora metra obok no. słupka. Ważne, że to nie był wynik 1 albo 1-0, taki, że... że decydowało to jakimś wiadomo. Na jego szczęście. 2-1 i no całe szczęście dla niego, no ale yy, no, w takich sytuacjach, jeśli on chce pójść do jakiegoś większego klubu, no bo jednak nie oszukujmy się w JRL, to jest, yy, no taki. To jest mocny klub, tak? Mocny w Europie. Klub... Natomiast nie jest to wielka marka, tak? Nie Na jest to tej wielka zasadzie. marka, to też y, bardzo małe <noise> miasto, 50 tysięcy mieszkańców. Y, klub jedynie z tradycjami takimi. No ale wiesz, tam nie mają też nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby ściągać, wiesz, y, nie wiadomo jakich no, zawodników. Tak naprawdę cała Hiszpania ma ogólnie, poza tymi wiadomo, największymi no, Reale, klubami, Reale, Reale, tak? ale, ale, ale mają to... dosyć spore problemy finansowe. Cała Hiszpania praktycznie można powiedzieć. Pozbywa się tych zawodników y, w dużej części, nie. bo trzeba, trzeba... Podatki popłacić, tak? No, niestety, na tej zasadzie. No, taki jest świat. No tak, no ale tutaj kurczę, powiem ci, były. Yy, zaczynają sędziowie mnie tak troszkę zadziwiać. W sensie takim, że dyktują w różnych meczach były takie karne. Yy, w, na przykład, jak był mecz Arsenal Newcastle. Nie było karnego w no ja już nie wiem, tam, kiedy jest karny. Ale kiedy? właśnie o to mi chodzi, że tutaj y, Alaba gdzieś tam się potknął. Wiesz, bieg tak na zasadzie, że utrzymywał się ledwo na nogach i dostał piłką w rękę, tak? Gdzie tam on prawie się przewracał i utrzymywał się na, y, jakby równowagę. No i już się zastanawiam, wystarczy tak naprawdę. Miało tak nie być, że wystarczy nabić gdzieś tam no rękę, tak. nie? No a teraz, a teraz tak wygląda. wygląda na to, że w niektórych sytuacjach można nabić. A w niektórych nie można. I jest to strasznie dziwne. Według mnie, wiesz, to też jest nie winiłbym konkretnie sędziów też do końca za to, no bo moim zdaniem, interpretacja jest bardzo dziwna, a chodzi o same przepisy w sobie. Moim zdaniem powinni dać na cały świat e, cały zarząd e, sędziów to całe kolegium powinni jakieś filmiki... Przesłać nie wiem, na Facebooku to znaczy... czy na socialach dać filmiki, co i jak, jak to wygląda, można to komputerowo Wiesz, zrobić. Oni są wszyscy na kursach i tak dalej, oni wiedzą mniej więcej, tak? Tylko że. Ale ludzie o to, że... nie wiedzą, chodzi, Ta... chodzi a, mi o to, no żeby to, to ludziom, ludziom tak, pokazać. Że... A, no to tak. Ja nie mówię na tle piłkarzy, Dokładnie. tylko no, komputerowo nie. już świat no jest tak zrobiony, że można to komputerowo wszystko pokazać ludziom. Bo później co wchodzisz na jakieś sociale, to ten kibic tego jest niezadowolony, tego, tego, tak. tego. I tego. Też uzasadniać, jakoś I uzasadniać to, bo... a nie że. Jest, nie ma i tyle. Bardzo podobne sytuacje, albo nawet takie same, często są różnie rozpatrywane. I to, to jest chyba najgorsze, że nie ma jednoznaczności w tej ręce, w tym przepisie o no ręce, tak. więc y, to jest chyba największy problem, według mnie. No i niestety tak właśnie wygląda to. A, no i mówię, jak dla mnie, ja jak, powiem tak: być może według przepisów to też był karny. No nie? Co nie zmienia faktu. Te przepisy z ręką zmieniają się bardzo często, więc akurat w tym kontekście mogę powiedzieć, że według mnie, Taki karny nie powinien być. No nie. W sensie że wiesz, no gość naprawdę przewraca się, można powiedzieć. No nie ma kontroli Ledwo, nad tak, swoim ciałem. Leci po prostu, no nie? I wiesz, i, i on próbuje utrzymać jakąś równowagę no to. i to jest naturalne ułożenie, a piłka ona trafia w niego mniej więcej z półtora metra. No tak. To jest, on nie to jest ma naprawdę... reakcji. No to... Tak, no właśnie. On nawet nie ma czasu, wiesz. On by zabrał rękę, wywalił się na twarz i jeszcze no tak. przykładowo sobie nos złamał. No wiesz, o co chodzi. I to, to, to jest dla mnie bardzo duży problem obecnej piłki nożnej tak naprawdę. Ten przepis z ręką, bo tak jak widzieliśmy na Mistrzostwach Świata, spalony, według mnie świetnie rozwiązany już w tym momencie. No tak. Naprawdę jedynie teraz moment, pytanie jest interpretacja czy piłkarz Ale... jakby absorbował zachowanie bramkarza? nie? Ale spalony jest łatwiejszy na pewno niż decyzja. O... Tak, bo tam masz jednoznaczne, jak jest minimetr no za linią, no co to by nie było, spalony. to już jest spalony, tak? No, a a tutaj... tutaj jest sytuacja. Kopiesz z pół metra jest karny, kopiesz z półtora metra w gościa, w rękę dostaje, yy, nieułożona nienatura... nienaturalnie ręka. No nie, bo za blisko trochę byłeś, nie? Wiesz, to, to są strasznie dziwne przepisy, naprawdę. I, I nie podoba mi się to w tym momencie. Jest to strasznie. Można powiedzieć, zagmatwane w tym momencie. A swoją drogą, co do tego meczu, Real Madrid pierwszy raz w historii klubu rozegrał mecz, gdzie w pierwszym składzie nie wystąpił żaden Hiszpan. No, ale to też pokaże, że ten Hiszpanie nie są już tacy dobrzy może jedynie w Barcelonie gra paru, no ale to, to przede wszystkim przede wszystkim Modzi, właśnie młodzi no, zawodnicy, no, Pedri, wiadomo, Pedri, tak, ale... ale Busquets to już jest, to już ale jest. jest maluch, Balde, tak, no jest Balde, to, ale Na to wszyscy są młodzi, Gavi, Pedri, Ansu Fati, no taki no, Ferran Torres, to no to jednak nie jest poziom dobry, ale są młodzi zawodnicy, tak, I, no są i ciąż... młodzi, a w takim Realu, no, no ciężko tam z młodymi hiszpanami, jak widać, no i ciężko to jest doświadczonymi, no bo ani nawet Carvajal nie gra. Więc no tam nie wiem czy jest, hiszpanie a Asensio. Asensio jeszcze jest Nacho Fernandez, no tam nie ma za dużo za tych, powiem, tam nie zupełnie, ma za dużo też Dani Sabayos, tak. yy, no kto tam jeszcze jest taki no nie ma za dużo tam hiszpanów nie ma nie ma generalnie nie ma, nie ma zbyt wielu na hiszpanów bramce jest Courtois Lunin i trzeci bramkarz może być Hiszpanom, no ale to trzeci bramkarz to, to mogliby mnie nawet dać na trzeciego bramkarza, nie? no bo no, to, no, taka, taka rola w zespole no, no taka jeśli rola o to, no, to atmosfery się nie gra praktycznie no. nie więc no, no, realno real, no sypie się ta hiszpańska piłka, nie ma tych... To znaczy, wiesz, real sam w sobie może się nie sypie, ale faktycznie ciekawy jest ten przypadek, że no jednak naprawdę bez żadnego, ani jednego Hiszpana... A w Polsce się o to pultają, ta, że... że... że wiesz, że o, kluby polskie bez tego, a w Polsce jest tak naprawdę wymóg teraz, nie, żeby no. grał ten a w jeden takim polski realu? młodzieżowiec. No nie gra, nie, tylko no że tak, real jednak no. jest za jednym poziomie niż... Tak, i real wszystkie może kluby łącznie, na, na dużo więcej, właśnie. No, Więc, ale wiesz. to już o tym realu to możemy... Już nie mówić, szkoda na nich czasu. No zagrali słabo, yy, są bez formy na razie. No tak, naprawdę nie najlepsze spotkanie. No w, yy... Znając jej jak zwykle, maszyna ruszy w lidze mistrzów. Tak, ale to jest wiesz, taki klub. Wiesz, w lidze może odpalą gdzieś tam. Znowu albo Ligę odpuszczą, bramki. może liga mistrzów i będzie szła. No zobaczymy. To jest Real Madrid, to jest klubu, którego nikt nie ogarnia, kiedy odpali, kiedy nie. Tak, no bo to jest taki naprawdę niesamowity klub, który po prostu, wiesz, może. W każdym momencie zaskoczyć. Nie? No. Nawet jak gdzieś tam, wiesz, powiedzmy nie wygrają dwóch meczy z rzędu, zaraz walną kogoś czwórkę no, tak. i rozpędzą się tak, że będą wszystkich po cztery jechali. No dobra, może przyjdziemy sobie dalej. Jeszcze zostaniemy w hiszpańskiej lidze też. Odbył się mecz Atletico Barcelona wczoraj. Barcelona wygrała 1-0. No i tutaj taki to mecz było... można powiedzieć walki trochę. Ja tak wczoraj jeszcze pomyślałem, że to było 2-1 dla Barcelony. Pierwsze 30 minut do pierwszej bramki Barcelona wygrywała. W meczu ogólnie mi na placu boju. Później od 30 po bramce do 60. Atletico, Atletico. cisnęło tak, że mogły, mogli strzelić dwie mm. bramki nawet. No i potem Barcelona nagle znowu zaczęła cisnąć. Nie rozumiem tego, czemu Barcelona zawsze po tej bramce gra jakieś. No nie wiem. Dostałem wylewu jakiegoś. I jest to ciekawe, że oni po prostu mają taki jakby. Mm... Takie zamrożenie, wiesz? O co to no, takie... że, że dostają bramkę i nagle jest lipa. Po Zamiast prostu. się cieszyć, ponieść ich to dostali. do, dalszego, no, do dalszej pracy, może w dzisięciu drugiej, trzeciej, czwartej, to nie, cofniemy się i nagle tutaj jakieś głupie żółte kartki, to jakieś wybicia piłki bezsensowne, jak te gena też. Yy. No, no, tak. no to jest takie dziwne też widziałeś tą sytuację z, z Saviciem i Torresem nie To To było naprawdę można powiedzieć komiczne, ale tam już był taki moment w meczu że tam tak. się naprawdę gotowało i, i może nie że trzeba było dać upust emocjom bo to nigdy się nie nie ale nie to godzi pokazuje na takie to... że Savic nie jest klasowym już zawodnikiem w tym Atletiku jest to już starszy zawodnik Trochę brakuje ty... nie dojeżdża styki się sensie, palą nie? no a Ferran Torres to ja już nie mogę na niego mówić młody, no już jest doświadczony jednak zawodnikiem, grał w City, gra w Barcelonie, no to bez przesady, no to ja mógłbym powiedzieć, że palą się styki na przykład takiemu Juźwiakowi czy Kamińskiemu w polskiej reprezentacji, ale nie takiemu zawodnikowi, że mu się tak palą styki, no. No tak, Już jak to już swoją drogą, jak wchodził, chyba o to, to no, Ci chodziło, nie? Bo, no. bo on 20, chyba 24 lata już ma, nawet, ale. No, no, no to już tam. Pewnie mu by się paliły z jak wygrał w Barcelonie. No to, to, już, to dokładnie. Czy grał ale, ale no właśnie, uważam, mecz taki. Yy, wiesz, nie było to takie nudne 1-0, nie? No nie, nie wiesz, było. Myślałem, że właśnie to będzie nudne 1-0. Też, też tak zakładałem, bo Atletico gra takie mecze zwykle, że no. A Barsa to... też taka. Po tym Mundialu też taka, no nie swoja. Taka, taka uśpiona troszkę no, jakby, więc... szczególnie widać to było po meczu z tym z Inter City, nie? Że oni musieli naprawdę dostać trochę, żeby się I obudzić, Barcelona nie? must have prawo obrońca do ściągnięcia. Kunde za raucho muszę w środku, bo jak widzę tego Christensena, to, to nie wiem, ja umie widzę, no nie podoba mi się ten zawodnik jest taki, no taki, taki, ciapek jest taki, no taki be, jakby on fizyczności nie ma takiej yy, no jednak Araujo ma ten jednak taki dynamik. ja lubię takich dynamicznych, środkowych obrońców, co, no, co Ci, walczą w, ba bar w barki bardzo no. dobry duet jest, y, byłby gdyby na prawej obronie nie grał Kunde tylko ktoś inny, to byłby mega mocny duet Araujo z Kunde, tak, no ale y, w tym momencie sytuacja jest taka, że no niestety y, Barcelona no musi sprowadzić kogoś na tą prawą obronę i według mnie tu nie chodzi o to, żeby to była jakaś wielka gwiazda, tylko żeby to był po prostu zawodnik, który spisuje się na tej pozycji normalnie. Wiesz o co chodzi, to że jest, jest zawodnikiem, który po prostu gra tam, jest w pewnym sensie niezastąpiony na tą pozycję, nie? Wiesz, że możesz go gdzieś tam odpuścić na jeden mecz, tak? Ale to, no mówię, Juranowicz chyba już nie, ten Dilorence Ale no teraz też się dowiadujemy, nie. że Pawart a no właśnie, Paweł, tak. Jest a jest i to, co tam co. wpisanie w komentarzach o Pedro Poro. Barcelona może chcieć, ale do Pedro Poro to ma większej. City ma właśnie do gadania, bo to jest zawodnik tak naprawdę, jakby City gra w sportingu, więc oni są pierwszeństwem, żeby sobie za Walkera już powoli zamieniać kogoś. Więc na teraz prawej obronie Barcelona, no to nie ma kogo do ściągnięcia tak naprawdę dobrego zawodnika. No właśnie, tam jest no problem... No bo Juranowicz już kaput. No tak. I Di Lorenzo będzie. też raczej już ciężko. No ty chciałbyś Pawarda jakiegoś? No Paward on... Za... To zresztą ja uważam, że Paward byłby właśnie takim zawodnikiem, który jest dosyć pewnym na tej pozycji. W sensie chodzi mi, że wiesz, mówię... Bo powiedziałem, że niezastąpiony. Pawart nie jest niezastąpiony. No, Natomiast, kontuzje, no. Y, uważam, po mundialu, że Pawart średnio. jest dosyć takim zawodnikiem, który po prostu może wypełnić tą no, lukę. stabilnym, no, ale no to, jest tylko, to jest tylko zawodnik, który gra w defensywie. No, nie da nic... e... Mi brakuje takiego na przykład Daniela Alvesa. Taki zawodnik. No, ale Daniel Alwesz, to wiesz, to był jeden na... No wiadomo, jeden na milion, no, czy tak. na miliard. No, ale można... No niestety teraz na rynku prawych obrońców nie ma kogo do tak naprawdę. No tak. Wiesz, ci mocni, przykładowo, Walker, No są tak, nie do wyciągnięcia. No do... Kancelo na przykład. No, ale to nie, to nie też ma Barsa i o nie mi, że nie ma nie wiadomo jakich funduszy. No właśnie. Że mogą dysponować jest... 300-400 milionów na transfery. To jest tam, nie jest tam za dużo jakoś pieniędzy. No i muszą się łapać takich właśnie Pawardów czy innych ogóreczków. No tak. No ja uważam, że. To ogóreczków. Nie, nie uważam, że Paward jest takim ogórkiem znowu, ale, ale na pewno nie jest to piłkarz, który powiedzmy sobie przykładowo, poziom tego piłkarza. Pięć czy siedem lat temu no, nawet nikt by nie pomyślał, że taki Pawart może przyjść do Barcelony jako podstawowy obrońca. Tak? W tym momencie jest to zawodnik, który może być jakiegoś rodzaju zbawieniem dla Barcelony. tak? Ten, uratować prawą obronę i właśnie dać ten środek obrony. Natomiast znowu chciałbym zaznaczyć, że Barcelona po, to był który? 17 czy 18 mecz? ligi hiszpańskiej, tak, mniej więcej ten mecz i Barcelona ma sześć bramek straconych, tak? No tak. Więc y, nie można mówić, że z tą obroną jest jakoś nieprawdopodobnie źle, ale faktycznie jest Ale my jest tam problem, o lidze by nie hiszpańskiej. A no tak, no, no to prawda. Później no. przychodzi Liga Mistrzów i Czy nagle, Real pakuje i nagle Inter trujeczkę pakuje tutaj, pakuje im Bayern, Bayern Monachium i to pokazuje obronę. Mnie tam Liga Hiszpańska, to oni dobrze, że tak grają, ale oni w Lidze Mistrzów mieli się pokazać lepiej. No tak, no Mieli to awansować. To było ich cel. No dobra, ale myślę, że o Barcelonie to już y, powiedzieliśmy dosyć sporo. E, chciałbyś jeszcze coś dodać na temat nie, tego nie. meczu? Nie, nie. Bo później przejdziemy też do transferów właśnie. Jakieś plotki transferowe z Joao Felixem przykładowo. Tak, bo jest dosyć ciekawie. Po wczorajszym meczu obecnie. nie wiem, czy jakiś drużyna by go chciała. S są cały czas drużyny, które naprawdę no wiesz, obojętnie, no jakby naimne. nie grał, to, 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 to będą e, wiesz e, z chęcią go przyjmować. Natomiast był też mecz, e, można powiedzieć, rewanż e, City z Chelsea, czyli FA Cup Puchar. No ale to był pogrom. E, no i to był po prostu. City w pierwszej połowie załatwiło sprawę tak. E, Mares, fenomenalne uderzenie z wolnego. No tak. Tam był lekki rykoszyt, no ale wpadło. ale Chelsea się, Chelsea się już posypało. No tak. I, I nawet mówią już teraz, że już teraz mówią, że Graham Potter no nie ma wcale najpewniejszej posady. A ja to w już Chelsea. mówiłem w tydzień temu, jak oni przegrali City, że tego Pottera to mogą. Tak do siebie, tak myśląc, że tego mm -hmm. Pottera mogą wyrzucić, bo. No zapłacili 23 miliony, a tutaj drużyna ani nie ruszyła do przodu. Wiesz, Tylko oni tam do tyłu faktycznie idą, kontuzje nie? też, nie? Także to, to, to też jest problem. I no, wiesz ci, granie młodzieżowcami dalej, ale, ale to nie zmienia że... Ale faktu, w Arsenalu że... też młodzieżowcami grali, i, i w końcu trzeba przejść na ten tryb, że no daje szansę zobacz, młodym. Ale zobacz, jakie wyniki robił Arsenal no przez właśnie, jakiś czas. No, no robił. Więc Lat... też trzeba. I Chelsea i czas musi... w artecie, tak? I cze... no właśnie do Chelsea też musi na to przejść, niestety. Muszą dać czas młodym, ci co poprzychodzą. No tak, ale to też równie dobrze trzeba dać czas Potterowi właśnie, nie? No, no, no to no, no, właśnie, nie. Bo, no bo... tylko że Potter Arteta nigdy nie spadł już tak nisko, jak jest Chelsea, nie? No to, aż tak tej tragedii to nie było. No tak. Wiadomo, były w tamtym sezonie te trzy pierwsze mecze, że zero punktów i tam 10 bramek stracono, no ale potem się odbudowali i ten sezon nawet dobrze wyglądał, ale no, Chelsea, no to to jest dramat, nie? No tak, no to prawda. Eee, była jeszcze, kurczę, miałem sobie zapisać, teraz nie pamiętam jakaś drużyna odpadła z szóstoligowcem. Aston Villa odpadła z czwartoligowcem. ligowcem. A ligowcą. właśnie, Aston Villa odpadła z czwartoligowcem ze Stevenage odpadła tak. i 2-1 przegrali, tak. wygrywali 1-0 natomiast tam była jeszcze bramka ze Spalonego na 1-0 dla Stevenage właśnie no. eee, ale też nie, nie najlepsza informacja dla nas bo Matikasz opuszcza boisko w 71 minucie z kontuzją uda, więc też na pewno nie jest to dobra informacja czy ja wiem, Bereszyński na prawej w Napoli Pucharz w Panettinej Kosi i mamy już boki obrony takie, że miód malina, nie? No tak, no to prawda Trzeba, nie można się z tym nie zgodzić, no, tak? E, ale był też kurczę z szóstoligowcem. No nieważne, może mi się przypomnie w międzyczasie. E, wiesz, te fake-upy, te, 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 te granie no to fajne, że takie jakieś tam. Michałki no wiadomo, bo to tak tymi... jak się mówi w Polsce mówi się na pu puchar polski puchar tysiąca drużyn, no. tak. Więc y, w Cupie też dużo... to się daje rezerwowym, jakimś młodym pograć. Y, tam ósmemu bramkarzowi, żeby sobie... Tylko zagrał. wiesz, mimo wszystko FA Cup to jest no taki ta. bardzo duży turniej To jest chyba, można powiedzieć, taki najbardziej ceniony z no tych na, wszystkich największy, pucharów największy na największy krajowych. Na całym na świecie. świecie. No bo to źle jest drużyn. Jednak czy, porównując Championship do Lig na przykład. Y, pierwszy czy drugi tak, No i też wiesz ten czwarty poziom jednak w, no to... w Anglii to jest też dalej poziom centralny No nie? tak dokładnie Więc, wiesz a u nas to jest już totalna amatorstwo. Nie, no to praktycznie w każdym, y, czwarty poziom to już nie jest centralna liga, nie? No nie, więc, no nie. Wiesz, tam EFL i tak dalej robi ciekawe rzeczy, nie? No ale wiesz, tam, tam są jest... pieniądze. Tak, no to przede wszystkim, chociaż w tej czwartej to wiadomo, nie, nie aż tak duże, chociaż wiesz, z drugiej ja strony. Ja tam słyszałem, że tam nie ma wcale aż takiej biedy. Nie, no wiesz, budżety wiesz, tam nam... są pewnie na poziomie naszej dolnej części ekstraklasy. Y, nam na, na ten, y, nam zawodnik czwartej ligi walicie sobie bramkę w Polsce, więc. To też pokazuje poziom to wiesz, dwie ligi, nie? To ten y, trzecioligowiec strzelił Hatrika Barcelonie. No, no wiesz też, o co? No, no to też tak można, można patrzeć. To po prostu zdarza się tak, nie? Że, no że, wiesz, że, że ktoś, powiedzmy, z nie najlepszą historią, tak jak San Marino, może strzelić komuś bramkę i tam piekasz, czy inny. No. Znaczy, no tylko na mnie. Y, lekar... no, nie tylko, ale ten. No, ale takim y, lepszym drużynom to na mnie. No tak. Y, tutaj jeszcze co do FA Cupu, no to. Nie wiem, czy widziałeś, ale z Wolves Liverpool grał i Inunes bardzo ładną bramkę strzelił tak. po asyście Trenta. Y, może to jest jakieś przełamanie, bo on faktycznie z pierwszej piłki bardzo ładnie to uderzył taką naprawdę górną, ciężką piłkę sytuacyjną do strzelenia bramki. Ale no. był tam i taki i tak. Remis 2-2 i potrzebny jest drugi mecz do rozstrzygnięcia tego y, spotkania. I y, jeszcze dalej, no to był też taki hit, można powiedzieć, w Serie A. Milan grał Z Romą, z Romą. skończyło się 2-2 No i w końcówce Roma sobie odrobiła straty W 87 Banie strzelił Bramkę z główki I Abraham w 93 jeszcze też Strzelił, więc Można powiedzieć, że uratował tutaj Romę no, Milan no. nie zachował Milan, chłodnej wiesz, głowy I zobacz, Napoli przegrało Pierwszy mecz z Interem a w tym momencie yy, można powiedzieć, że w jakiś sposób nadrabia już, nie? bo wygrało z Sampdorią 2-0 i... no i swoją drogą Bereszyński nie zadebiutował ale był na ławce przeciwko byłemu klubowi no, ale to wiadomo, że zawodnik taki yy, ale to... znowu Zanoli, ten co przeszedł w rozliczeniu można powiedzieć do, do, do Sampdorii właśnie, wszedł na to spotkanie z Napoli, ale Piotr Zieliński też nie wystąpił w pierwszym składzie wszedł dopiero chyba koło 70 minuty yy, no i nie rozegrał jakiegoś fantastycznego spotkania. No. Taki wiesz, 2-0, wygrywali, no to no, też tam. jakiegoś super, wiadomo. Nie wiadomo jaki mecz. No tak. No dokładnie. Czy raczej z drużyną, która spadnie z tej ligi, to. No takie macie, no są trudne, a ale A swoją drogą to Bereszyński, c, kwota odstępnego, ewentualnego, bo tam jest właśnie wypożyczenie z opcją wykupu, jest y, 1,8 miliona euro. No, no ale to, to, to są żadne pieniądze tak To jest, jest bardzo mało, uważam, że dla Napoli super ruch, jak dla mnie no, tak. świetny ruch, a, a przejście do Napoli tylko zwiększa jego wartość, można powiedzieć. Nawet jakby mieli go sprzedać, to pewnie za jakąś piątkę albo coś na tej no. zasadzie, więc... Y, no, chyba, że będzie takim patałachem, że go nikt nie będzie chciał, nie? No, bo też tak może być, nie? No tak, no to prawda. Ale, to... ale, ale raczej nie uważam, żeby tak źle że no. się tam spisywał. E... Co do jeszcze rzeczy, które tak yy, można powiedzieć, yy, dzieją się poza transferami w piłce, no to ja mam nadzieję tutaj kulesza Cezary powiedział, że e... probierz krąży po jego głowie. I ja mam nadzieję. Że to jest taki blef, trochę, żeby sprawdzić, że może faktycznie gdzieś tam wiesz, rozpatrywał to i jako najłatwiejszą opcję, najtańszą, tak? I, no i bo może to jest w ten najłatwiejsza. sposób. Ale, ale wiesz, i że gość jest na miejscu, nie? No. i i wiesz, puścił taką informację też, żeby wybadać, jakie są opinie. Czy jest naprawdę bardzo źle, jeżeli wybierze probierza, czy naprawdę będą mocno go y, hejtować, czy, czy jednak y, probierz to jest takie nie najgorsze wyjście też dla ludzi, ale no ja mówię, powtórzę kolejny raz, jeżeli probierz y, będzie. Selekcjonerem reprezentacji, no to, to ja nie wypowiem się słowem na temat reprezentacji. Wiadomo, będę interesował się piłkarzami, jak grają w swoich ligach, klubach i tak dalej, ale o reprezentacji mm, słowem się nie wypowiem. Nie wiem, co ty uważasz, ale jak dla mnie probierz, to jest najgorszy z możliwych wszystkich kandydatów. Swoją drogą. Jerzy Engel też powiedział, że potrzeba. Trenera, który rozwija polską młodzież, a żaden polski trener poza probierzem tego nie zrobi i żaden zagraniczny też tego nie będzie robił. A proszę mi powiedzieć, kiedy probierz rozwijał w Polsce młodzież, poza tym, że w tym momencie jest y, trenerem U21, selekcjonerem, znaczy się, i też y, bez najmniejszego sukcesu, poza prawdopodobnie y, jednym ostatnio zwycięstwem gdzieś tam, y, które swoją drogą może być y, ustawione przez zawodników z. Y, z przeciwnej reprezentacji. No tak, właśnie. Więc y, nie wiem, chcesz coś dodać? Y, po, od tego zacznijmy. Najgorszy prezes, jaki był, i najgorszy wybór, jakby był probierz, i to tyle. Okej. Okay. Y, Szymon Marciniak y, ma zasędziować. Y, ze swoim zespołem razem e, do Riyadu i, i polecieć i posędziować właśnie Al-Shabaab. No ale to już, e, to już było mówione. Nie, bo było o innym meczu: no, o egipskim meczu, no, a tutaj to... Arabii Saudyjskiej. Al-Shabaab no. z Al-Ittihad. jeśli e, będzie pieniążki, się A swoją zdaniem. drogą to jeszcze Szymon Marciniak sam powiedział gdzieś chyba da TVP Sport, Chcę z tego być, co pamiętam. Prezesem. Nie, nie o to mi chodzi. Ale to też, prawda, że powiedział, że chce być prezesem, ale yy, była ta gala. Yy, Mistrzów sportu? Tak. Nie, nie wiem, czy ga, plebiscyt no. na mistrza yy, najlepszego. Sportowca. Najlepszego roku. sportowca roku w Polsce, którego swoją drogą wygrała. Iga Świątek, jak najbardziej zasłużenie. Yy, tam Paweł Fajdek się znowu obraził, ale to, to troszkę taki jest. Yy, już tradycja, powiem, można niej, powiedzieć. Yy, więc ja bym, ja generalnie lubię, jak on zdobywa mistrzostwa i tak dalej, ale jak się wypowiada, to często mnie on denerwuje, ale to już zostawmy sobie na potem. Yy, Brakowało Szymon... mi Mariusza Pudzielowskiego. Aha, no, no to fakt. Yy, Szymon Marciniak po prostu powiedział, że jest szansa na to, aby sędziować mecze top 5 lig Europy, nie? więc no, jakby to, co to, to mówiliśmy, transfer. to, co wszyscy mówią, te transfery sędziów na pewnej, w pewnym sensie mogą się w no, końcu dla niego lepiej, ziścić, tak naprawdę. Dla niego lepiej finansowo no i prestiżowo. I prestiżowo, też prestiżowo chyba nie było, nie? i ma, będzie miał jakieś doświadczenie z zawodnikami i to może się później odwrócić na tle bycia prezesem, może jakiejś znajomości, dokładnie, dokładnie. tu coś pościągać, tu coś wziąć od tego trenera, tego, więc to byłoby dobre, bo w takiej ekstraklasie to on się tak naprawdę cofa w rozwoju. Ja też wiesz, powiem ci, nie no, bez przesady, Tam, po, wiesz, on sam mówi, że dużo łatwiej jest sędziować mecze. Yy, no tych ta. lepszych drużyn, nie? Bo, bo są, można powiedzieć, bardziej przewidywalne, tak? tak, no tak no. Natomiast ja uważam to po prostu, nigdy nic wiadomo. Ja po prostu uważam, że Szymon Marciniak, jeżeli chodzi o, te, o Tą prezesurę, no to jest mega no to elokwentny gość, nie? to jeden. To, to wiesz, naprawdę jak on się wypowiada zawsze. Jest wiesz. Dwóch kandydatów, jeszcze Wojciech Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk mógłby, no tak. mógłby zrobić porządek. No dobra. Ale no nie ma, nie ma, ty kandydatur nie ma, bo tu trzy czwarte w Polsce kandydatur to skorumpowani. Tak, yy, a jak... swoją drogą, co do korupcji, yy, Legia rozgrywała sparring w Turcji yy, przeciwko jednemu z zespołów tureckich i sędziowali tureccy sędziowie, no i... Podobno bardzo dziwne rzeczy się tam działy, że dziwne karne, dziwne spalone odpisywane. Ja, ale meczu. ja wcale nie jestem, nie byłbym zdziwiony, bo tam można często obstawiać właśnie mecze ta. towarzyskie. I taki mecz, wiesz, jedna kamera gdzieś tam jest, na YouTubie pokazywany, no nie jest wcale trudno ustawić. Ale takie w Turcji spotkanie. łatwo się ustawia ta, tam. Tam no, cały czas, tam, no. tam zawsze było I to ustawianie, ta pierwsza to, wiesz, liga też wsuka. Tak, no właśnie, to, to tam, tam, tam cały czas wiesz, jest ja nie wiem, czemu Polacy są zdziwieni. Nagle jakby... nie, nie ma zdziwienia, jest no. takie bardziej, że... Wiesz, to, to musiał być 100% ustawiony no, mecz. Nie no, ale że wiesz, na tej bez przesady jakiś mecz towarzyski. Nie dla no wiadomo, tylko chodzi o to, że wiesz, że jeżeli ty chcesz się sprawdzić, no to chcesz się sprawdzić Ta, na normalnych tam zasadach. Tak, Sung był sprawdzany tam, widziałem i, tak, jakiś. Tak, tak, też sobie to jakiś zapisałem właśnie, że czy no, e, Jin Hyun Lee. No. I on swoją drogą będzie e, do końca tych test, do końca e, obozu, właśnie No, no ale jak z czytałem, Legio... że gościu gra w drugiej lidze japońskiej. Tak, ale on tam podobno. Najlepszy strzelec chyba, czy najlepszy no, zawodnik no, tej ligi ale, no Ale jeśli my takiego zawodnika chcemy brać, no to. Ale on był, był reprezentant ogólnie, wiesz, no. no ja uważam, że powiem ci tak. E, dobrze, no to nie, nie zamykałbym się na tego zawodnika w kontekście ekstraklasy. Powiem extraklasy. ci filterencznie, ten Kasahara Starnowa e, też jest w reprezentacji Japonii, no to no to, 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 jest, to jest. Ale też... Korea Południowa, to wiesz, no, no, to, Korea, no, to Korea to Południowa Japonia, Korea Japonia, zrobiła. Tak? Japonia też. Taki sam wynik zrobiła jak y, Korea. No tak, no na to właśnie, dealu. no ale to wiesz. No więc y, nie wiem, czy to jest dobry traf b, brania jakichś teraz Koreańców i do ekstraklasy. Y, nie wiem. Ja też nie wiem, ale uważam, że to wcale nie musi być y, takie głupie ogólnie. na no nie głupie, o to, o to ale chodzi, nie? dla mnie transfer już hmm. jak my bierzemy jakichś Koreańców, no to y, nie ma tu Polaków do grania. Można jakiegoś Polaka se Ale nie będziesz miał... Polaka, który może ma takie predyspozycje, może Kostarunia i chce konkretnie tego zawodnika, bo widzi w nim coś konkretnego. A też pamiętaj, że Polakowi trzeba co najmniej w tym momencie zapłacić drugie tyle, jeżeli chodzi o pensję w kontekście do Koreańczyka ze względu na te przepisy. Tak, Koreańczyk jest. Poza, spoza Unii Europejskiej no tak. i on ten limit zapełnia, a Polak jakby poprawia ten, ten limit, no tak? Musisz mieć ilość tam Polaków, więc Polacy są bardzo drodzy, jeżeli chodzi o polskie kluby w tym momencie. Ci powiedzmy na lepszym poziomie Polacy, tak? Bo wiadomo, nie mówimy tutaj o nie wiem, Łukaszu, o Łukaszu sierpinie, tak, który swoją drogą przychodzi nie do e, wieczystych oh yes, Kraków, tylko oh do kotwicy yes. Kołobrzeg. Oh yes. e, ale no to właśnie o to mi chodzi, nie? że wiesz, że, że ci zawodnicy potrzebują więcej pieniędzy, Polacy, powiedzmy, tacy na lepszym poziomie, no, bo to, no, tak. to jest troszkę taki system nasz, niestety. To znaczy, niestety, niestety, no już, wiesz, tak mówię. Ale dobra, może faktycznie już sobie mm, porozmawiamy na temat transferów, bo chyba to, co się działo w weekend, powiedzieliśmy sobie dosyć szeroko, można powiedzieć, a... W transferach też się dzieje dosyć sporo. E, przede wszystkim to co już mówiłeś wiele razy, tak, ale e, Arsenal i Manchester United potwierdzają e, Jorge Mendesowi zainteresowanie zea Felixem, czyli do tego dochodzi poza Manchester United też Arsenal właśnie. E, Chelsea też tam jest No, tam jest dużo klubów zainteresowanych i to podaje Fabrizio Romano że, że takie, taka informacja do Jorge Mendesa przeszła yy, ja uważam, że Arsenalowi w tym momencie że o Felix wiesz, jakby to był zawodnik na pół roku przykładowo na napastnika czy coś, to jeszcze rozumiem nie? bo tam jest faktycznie problem ale, ale tam jest Odegard. Odegard raczej nie do wygryzienia w tym momencie tak? nie, 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 Więc, nie, nie. Yy, no, no, tak, no, do United Felix... niech United Nic bierze wszystkich tam po kolei a United też, zobacz, Eriksen, Bruno Fernandes no. tak? I, I jeszcze trzeci taki ci, że Feliks przejdzie. No, no. Chociaż wiadomo, że Felix może też grać no, na, na dziewiątym. Tak, ale... Nie, United, United niech bierze, oni bierze, biorą, kogo popadnie, teraz Weghorst jeszcze jakiś. A, swoją drogą właśnie Weghorst y, czy Abubakar, Abubakar no, swoją drogą y, do Betisu może iść, żeby zwolnić tam właśnie miejsce Ronaldo do rejestracji, ale jest też rozpatrywany przez Manchester United i właśnie. No, co ciekawe, bo to jest tak, że y, Abubakar z tego z, się... z Al Nasry do Besiktasów, który w tym momencie jest Wekhorz, Wekhorz skończy, podobno już się pożegnał nawet z kolegami tak, z zespołu. Tak. pożegnał się I... z Besiktaszy i wiesz, tam, United. E, swoją drogą Besiktas jest bardzo niezadowolony z tego powodu, bo y, mówią, że ale poczekaj, to jeszcze kluby muszą się dogadać, tak? No tak. Najpierw, więc y, Besiktas nie jest zadowolony, ale Besiktas w tym momencie chce sprowadzić Abubakara i Manchester United i dwóch rozważa, tak? Więc najprawdopodobniej będzie tak, że jeżeli y, Manchester United sprowadzi Abubakara, no to sam Wekor zostanie w Besiktasie, no nie, no tak. jeżeli y, y, United sprowadzi Wekhorsta, no to wtedy Abubakar pójdzie do Beşiktaşu no najprawdopodobniej tak. i pewnie tak to będzie wyglądało. No Zakładam, nie, że nie, nie. wydaje mi się, że prędzej Weghorst trafi do United. E, do United niż niż Abubakar, takie mam wrażenie. No po to prostu. jest ściąganie po prostu zawodnika na ławę, żeby no tak, co do jeszcze Manchester United, Jack Batant oficjalnie wypożyczony. To. No. E, natomiast tutaj chciałbym przeprosić za moją pomyłkę, bo powiedziałem, że e, Dawid Gea jest kontuzjowany, natomiast nie jest kontuzjowany gra w meczach normalnie i chodzi o to, że Dean Henderson jest wypożyczony, tak? Do, do Nottingham. Do Nottingham e, I ci po prostu następni bramkarze mają niski poziom, tak? No. Prezentują bardzo niski poziom i to, to musi być backup po prostu dla Dawida Gea, żeby na wszelki wypadek był jakiś bramkarz powiedzmy, sensowny w Manchester United, tak? A nie na przykład Tom Heaton tak? No ta. y w ten sposób. I jeszcze mówi się, Toksport sport y brytyjski podaje. Nie no, Orsid jest że... Tak, ale to chodzi mi o coś jeszcze. Mam z United właśnie, że. Y Hamry Maguire podobno ma odejść z United do i do Aston Villa więc. Y no, to co, To jest zbawienie dla Manchester United. Tak, bo jest tylko, tylko finansowo y bardzo duży, na pewno. Strzał w kolano, tak no naprawdę. Tak, no, bo więcej niż, nie wiem, 20 milionów nie wiesz, Bo no... wiem, że Aston Villa jest w stanie wydać tyle. Jest, jest, jest w stanie wydać tam 20-30 milionów. No, niech Aston Villa go bierze, no ja im tylko współczuję, nie? No tak, no to Chociaż wiesz, on w Leicester super grał, co by nie było, nie? O. I jakby nie bez powodu zostało zapłacone za niego 80 milionów. No, także ja się... wcale wiesz. Manchester United generalnie potrafi zepsuć piłkarzy. No dużo, tak. Więc wiesz, i często przykładowo. Depay. Tak? on też tam ma dużą rywalizację w tym Masturbili. Jest Konsa, jest mi. Ale ja myślę, że jednak e... z miejsca wchodzi tam do pierwszego składu. No nie wiem, nie wiem. Mi nie się wiem. tak wydaje, mi się nie tak nie wydaje. Wiadomo, jeszcze jest Bednarek, i to dla Bednarka to już w ogóle jest nie bardzo mało no, sytuacja, Dla Bednarka to już jest. Nie? No tak. To już nie ma co nawet tam mówić. No o to beklarni, jest bardzo, powiem. bardzo słuszne. chłopak musi się ratować jakoś. No tak. Nie wiesz, ciężko skrócić wypożyczenie. Na pewno. No ja ci powiem, Szukać że czegoś innego, to on, też ciężko. On już nie będzie grał w ty, jak w tym sezonie, jak już Maguire by wszedł i by was stawili. Ja już nie widzę dla niego miejsca w reprezentacji polskiej. Wiesz co, no zależy jeszcze, kto tam inny będzie ten. Bo, bo słuchajmy, w tym momencie ze środkiem obrony to mamy problem taki, że jedyny kiwior gra, a kiwior gra swoją no drogę najlepiej. A, no i Wieteska, no tak, no ale to masz dwóch obrońców, teoretycznie. No i Glik. Chociaż z drugiej strony. Ale Glik, wiesz, Glika już Pazdan, powinno się odstawić, tak czy inaczej. No dobra. Coś, Grają. Ja przejdźmy wolę. Sobie ta... do... Wolę grających zawodników. Misław Orsić piłkarzem Southampton ta. z Dynama Zagrzeb. W końcu. E, w końcu ten zawodnik się przenosi na Mistrzostwa Świata. Znowu super się pokazał. E, on już od dłuższego za czasu późno. gra naprawdę bardzo dobrze ale w Dynamie. Ale za późno. Też uważam, że za późno. Natomiast. E, w końcu, tak czy inaczej, przecież wiesz, są zawodnicy, którzy bardzo późno trafiają do jakiejś lepszej no, ligi, tak, tak? Nie, no mocny zawodnik no to jest dobry transfer Tak, jestem bardzo ciekawy. A Southampton też musi się, oni chyba też są bardzo nisko, nie? Oni no, są w, no tak. W tym no, ostatnich trzech zespołach ja i też będą. muszą się ratować, więc. Już taki Orsysz to jest dobry transfer, na pewno ofensywny. I nie wiem, jaka jest y, kwota odstępnego. Chyba coś? 6 czy 8 milionów. No to bardzo mało, promocja. No. promocja, jeżeli, jeżeli faktycznie tyle no to, no to promocja jak za takiego zawodnika no i, no i myślę tutaj że będzie z miejsca w pierwszym składzie grał, tak, no i naprawdę m, uważam bardzo mocne bardzo mocne wzmocnienie, tak mm -hmm. bardzo duże wzmocnienie jeśli chodzi o Southampton no i fajnie, że taki zawodnik trafia do Premier League, Aha. tak, chociaż wiesz, zastanawiam się czy nie lepsza by była dla niego jakaś seria A, typu właśnie tak, jeżeli chodzi o styl gry wiesz o co mi chodzi chociaż on jest szybki taki Nie, wiesz, dosyć fizyczny też, No właśnie da radę. Jest, jest taki trochę fizycyny. Chorwaci się wszędzie dadzą rado. No to prawda, oni, oni są mocni po prostu. Yy, idąc dalej yy, Chelsea, czyli Markus Thuram bardzo możliwe, że przejdzie do Chelsea tak. już zimą, tak jak no. mówiliśmy, co otwiera drzwi do Borussii Kownackiemu, żeby go wykupili już teraz, tak? Yy. A no 12, i tam wiesz, trzeba ogólnie zadiura, ma 12 się, banik, tak, tak ale wydaje się, że Markus Thuram najprawdopodobniej i tak zimą odejdzie, no no ta. obojętnie gdzie. Nie, raczej te Chelsea, raczej tak? te Chelsea, no potrzebują e, tych, albo i skrzydło, bo może iść i zagrać i na skrzydło i na napadzie, no, tak, no, to no prawda. potrzebują takiego zawodnika, no bo tam jest, tam jest e, Lipa, Pulisic, Sterling, a tu zaraz może jeszcze Havers by poleciał i jacyś inni, trzeba mieć zawsze, zawsze trzeba mieć jakiś ten backup na ławce, żeby mieć jakiegoś zawodnika do grania no to prawda mm, ale poza tym jeszcze właśnie Chelsea chce yy, to znaczy chce chcieć to wiadomo sobie no może, każdy tak? może ale chcieć. ale rozpatrują Daniego Olmo jako takie uzupełnienie tych składu uważam że akurat bardzo ciekawy transfer Dania nie to zagląda. byłby super transfer i w końcu zamknęłyby się te pogłoski tego Olmo do Barcelony cały czas no tak no tu cały czas co, co ten to co zawsze się co coś tam że Daniego Barcelona słyszy. Niech, niech nie przychodzi do tej Barcelony jeszcze za takie pieniądze, jakie tam kiedyś chcieli dać Je, za wiesz, niego. Ja uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik ogólnie. Chociaż... Ale nie za tyle pieniędzy. Jeszcze Barcelona, żeby tyle wydawać. Na... A, bo, bo to swoją drogą jest przez to, że Mudryk najprawdopodobniej, bo to jest batalia też od tego Mudryka, nie, więc... Ja bym zasadzie... chciał, żeby on nie przychodził do Arsenalu. też. No ja wiem, że ty byś nie chciał, ale ja uważam, że to jest... To Może za duże pieniądze faktycznie, bo to nie jest jeszcze taki zawodnik, wiesz, chociaż... Pokazał się jedynie w Lidze Mistrzów. Ale wiesz, znowu... Liga Ukraińska jest gorsza od Ekstraklasy teraz. Ten, powiedz mi, jak się nazywa ten, co przeszedł do Realu Madryt za 60 milionów? Endrik. Endrik. To też jest takie kupowanie trochę właśnie, widzisz... No ale popatrz, jak on gra w brazylijski tam, A on, widziałeś, jak gra? Kto? No, Mudryk. No, widziałem też, tylko w Lidze Mistrzów. No ale. A widziałem się, jak w Ukraińskiej. Ale gry? Liga Ukraińska, Liga Brazylijska. A Brazylijska wcale nie jest też jakaś super moc. Wiadomo, jest dużo mocniejsza no, no niż, niż Ukraińska, tak? Ale chodzi mi ogólnie, że. Ale to tak czy inaczej, jeżeli pokazuje się dobrze w Lidze Mistrzów, to parę meczy rozegrał, tak? I a, nie. jest to jakiś reprezentatywny ja podium, nie tak? widzę dla niego miejsca, bo jest Saka, jest Martinelli. Ja nie a wyobrażasz sobie taki scenariusz, że ściągają tego Mudryka i wypożyczają go na przykład do powiedzmy. Przykładowo Chelsea, nie którą no, ma be, taką podrzebę teraz? Nie, no, bez szans, żeby ściągać zawodnika za ponad 60 banik i go od razu wypożyczać. To tak nie może, tak, tak nie może wyglądać. Głupio by było, nie? Jeszcze z Chelsea? Ale z drugiej strony, nie. Real tak zrobił z tym Hendrikiem, można powiedzieć. Chociaż znaczy, on go kupuje. Kupi... od 2024 roku. No, bo ma 16 tak? lat, no to dział się łapał, nie? No, no, Mudryk no to ma jednak właśnie. 22 lata, nie? No jest, jest tużnica, jednak To jest no 6 lat, no. Mudryk jest już y, dorosłym chłopcem, tym mężczyzną, a ten jeszcze jest tak naprawdę dzieciaczkiem, nie? No tak. No tak, no tak. No... no i co? Bez sensu miałby przychodzić do Realu Madryt Hendrik, gdzie on by nie grał i jego rozwój by nadal nie szedł jakoś tak do góry, a w tym Palmeiras jeszcze nadal może grać i jeszcze może być mocniejszy. Benzema pogra te dwa sezony, przychodzi Hendrik i go może zastąpić od razu i może być no, torpedą, nie? No, albo, no no, tak. albo być słabym. Ale nie? tak czy inaczej uważam, że Mudryk, powiem tak... Yy... Za obojętnie jakie pieniądze nie ściągałbym go, ale do, jest pewien limit, powiedzmy tam 50-60 milionów, za które uważam, że jest on wart ciągnięcia, bo tak jak mówię, to jest inwestycja też, ale wiesz, jak on by zaczął grać. Masz przykład, tak jak mówisz sam. Yy... Przykładowo, to znaczy tak jak mówisz sam jest. Jest yy, Gabriel Martinelli, tak? Jest Saka, który być może odejdzie, tak, yy, z Arsenalu. Jest Fabio Vieira też yy, no. w Arsenalu, młody zawodnik yy, skrzydłowy, ale taki no, Michał Mudryk, skrzydłowy? skrzydłowy? Nie, on nie jest skrzydłowy. Ale kto on kto jest ofensywne pomocniki? No ale na skrzydle też może grać. Nie. Nie, no nada, jak nie, no co Może to? grać Fabio Vieira. Za Ode... On skrzydłowy. zawsze jak grał w Lidze Europy, zawsze za Garda grał. No ale też na pewno Yy, nie, nie byłby obrażony na Artety, jakby go na skrzydło postawił. No ale nie, to nie jest jakiś też demon prędkości. Nie, nie, nie. To jest ofensywny pomocnik. No wiadomo, na skrzydle ktoś by się przydał, no, ale nie wiem, czy Mudryk to jest dobry dobry ten. No wiesz, ale też z drugiej strony jak patrzysz na skrzydła na przykład, nie? To za każdego skrzydłowego tak naprawdę na konkretnym poziomie, któremu nie kończy się kontrakt, musisz wyłożyć co najmniej 50 baniek. No tak. Za dobrego skrzydłowego, nie? No tak. Więc... Yy, Wiesz, tutaj, no mówię, są jakby po to powiedzieć, yy, dwa zdania, nie? Że, że kupować potencjał, zainwestować i ewentualnie też sprzedać drożej, chociaż. Arsenal za dużo, już będzie. za dużo pieniędzy wydało na Pepe, na innych tych, no właśnie, żeby inwestować potencjał, więc ja nie chcę takich, ja nie chciałbym znowu kolejnego flopa. Mhm. Yy, jeszcze tutaj Manchester United, prawdopodobnie będzie chciał się zgłosić po Memphisa Depaya, sprawdzić, wybadać. E, jakby wiesz... E... No, ten Depay to on wszędzie lata. Tu Liga, tu Serie A, tu Premier League. Nie wiadomo, gdzie on trafi. W tym United to on się nigdy nie sprawdził, więc... No wiesz, e, ja uważam, że mógłby to być ciekawy transfer dla United mimo wszystko. To mógłby, no ale na napastnika. United to ja widzę, że oni wszyscy, oni oni wszyscy, wszystkie co jest jak do wzięcia ktoś, tak, biorą. To prawda, jak jest jakieś zainteresowanie, jest jakieś nazwisko, A żeby na karuzeli, się kiedyś to nie skończyło tak, że będą prosić o pieniądze. Tak jak Barcelona przykład, no na przykład, nie? żeby to się nie skończyło Pójdzie, tak, że tam 100 milionów, tam 100 milionów, no, tam 150, no. 200, gdzieś tam i wiesz i, no. i zaraz będzie trzeba o pieniądze no. się bić, tak? No faktycznie. Mm, to ten Ham y, szuka, wiesz, zastępstwa już dla Jorisa. No bo jednak jest to bramkarz już y, trochę lat ma, więc y, no tam Oblak jednym z kandydatów był jest też Jordan Pickford. No. Oblak myślę, że ciężko będzie do Tottenhamu. No nie wiem, czy ciężko. Ja myślę, że Oblak to jest na jakiś lepszy zespół. Y, znaczy Tottenham, no to to, że słabo im trochę idzie, to nie jest. Nie znaczy, no, ale że... wiesz, to cały czas Atletico? jest tak naprawdę... można. Atletico? No, Atletico, wiesz, Atletico też uważam, że lepszy Ale lepszy zespół, zespół. no Barcelona na przykład, Mater, Stegena, to znaczy, Real tak, Madrid, Courtois... Nie ma dużo większych zespołów. Nie ma. Dużo, dużo lepszych zespołów od Tottenhamu czy Atletico, tak? No tak, no nie ma jakiegoś takiego, wiesz. No co, seria, no to, 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 to. Nie, no tamte kluby to tak średnio. Chodzi mi przede wszystkim o to, że, wiesz, ciężko już podnieść poziom, nie? No tak. Ciężko trafisz do jakiegoś lepszego zespołu mimo wszystko, ale yy, jakbym miał być Oblakiem, to tylko chyba w momencie, kiedy yy, chciałbym, wiesz, yy, zarobić więcej, żeby tych podatków tyle nie płacić, nie? Albo żeby, wiesz, zarobić więcej, troszkę inne życie, nie? Na tej zasadzie bym poszukał czegoś innego, ale, ale tutaj mówi się, że Pickford właśnie do Tottenhamu ma gdzieś tam iść, ale bardzo prawdopodobne, że to dopiero latem, tak? Będzie taki transfer. No tak. Jest też ciekawy zawodnik Southampton. Złożył ofertę argentyńskiemu Racing Club za Carlosa Alcaraza, 20-latka Eee, bardzo młodego, to znaczy bardzo młodego, 20-latka, młodego zawodnika, który jest potencjalnie gwiazdą, tak, eee, Argentyńczyk, Carlos Alcaraz. No i on ma w kontrakcie zapisaną klauzulę 25 milionów euro. I Southampton składając, wiesz, yy, ofertę w wysokości 10 milionów, no to troszkę no, chyba przesadza, nie? Troszkę wiesz. Nie tak, no jak, jak jest 25, no to trzeba włożyć 25. No tak. albo wiesz, tam troszkę się stargować, no. ale nie 15 milionów, no, nawet tak. nie połowę z tej klauzuli. No, Chociaż no. z drugiej strony Fati ma zapisaną klauzulę miliarda, ale wystawiony na sprzedaż za 70 milionów, więc wiesz, yy, to tak yy, śmiesznie działa. No tak, yy, w ten sposób to jest. Eee, Ruswan Malinowski z Atalanty Fabricio Romano podaje, że przejdzie testy medyczne w Olimpiku Marsylia. Tak. E, taki transfer, zmiana ligi, można powiedzieć, poziom. Można poziom powiedzieć, podobny. Poziom podobny, tak. E, chyba troszkę kibice inni, bardziej żywiołowi, no, można no, powiedzieć. No i to tyle. W Marsylii, więc tyle. E, Można tak e, to podsumować. E, Rafał Gikiewicz blisko jest przejścia. Chyba też yy, po sezonie, do Turcji bardzo blisko. Wiadomo, był rozpatrywany też jako. Mischen Gladbach tam. Jako. Tak, do Mischen Gladbach za Somera, ale Somer zostaje na 100% w no tak. Gladbach, tak powiedział, chyba prezesy. Yy. No bo ja mu się to nie opatrę na pół sezonu zaraz no tak, Nojel, i zaraz. i zaraz wraca no, no, to, i ten. To bez sensu, tu no tak. ma tak. pewne jest już. Pytanie wiesz, klubu. Było też, czy, czy może Gikiewicz do Bayernu jako ten rezerwowy, nie? Ale no, no szanujmy się. Wladan Kowaczewicz, Rakowa Tak, oferowany jest no. Bayernowi Monachium, bo no. jego agent mówi, że on się czuje najlepszy na świecie. No. Ja nie mówię, to jest dobry bramkarz, ale szanujmy się no, troszkę. Nie tak? no, na Bayern to za, za, za słaby poziom. Tak. Jest też batalia o azedina Ounahiego. Tego Marokańczyka, który bardzo Napoli. ładnie się zaprezentował. Napoli, Leeds United i PZ włączyły się o walkę i wydaje mm. się, że liderem o niego jest PSG właśnie. Chociaż... Czy czy on do PSG? czy to jest. No, też kole... nie uważam, no że bez przesady. Jest Fabian, sensie, wiesz, jest Fabian, jest Fabian, jest Sanchez, jest Verratti. No, my Pereira no, chyba jest też mnóstwo tam zawodników jest. na jego pozycji, więc ja nie wiem, po co kolejny, kolejny taki zawodnik nie idzie do tego Leeds czy do Napoli. Tam gdzie idzie, będzie grał. Tam, gdzie takie listy, najlepszy byłby jego wybór. A tak. Napoli swoją drogą 19 milionów euro, w tym bonusy. Nie. I to podaje footmercato.net taką kwotę, można powiedzieć, że yy, oferują za niego yy, dla Angers. Yy. Tu o Łukaszu Sierpinie już mówiłem. Yy, swoją drogą, takie można powiedzieć, ciekawostka trochę, bo jest transfer w reprezentacjach. Yy, Husse podjął decyzję o rezygnacji z gry dla reprezentacji I Ait, Francji Ait, Ait, Nuri, Ait. Ait Nuri też on z Wolves jest no i będą grać dla Algerii i niedługo będzie tak, że coraz więcej Bardzo tych francusów będzie się odwracać będzie na się zasadzie... Będzie się odwracać i afrykańska piłka reprezentacyjna będzie jeszcze coraz mocniejsza. Tak. Ale to też jest coś w tym takiego, że zobacz, wcześniej ta afrykańska piłka nie była taka mocna, a teraz w momencie, kiedy oni zaczynają się szkolić w tych klubach y, francuskich... Europejskich też. Y, no, o. europejskich, francuskich przede wszystkim, no tak. nie? No to, no to zaczyna ta a, piłka a, afrykańska iść, piłka iść do, do góry. I to jest, y, wiesz... Y, Zmierzam do tego, że to pokazuje poziom szkolenia tak we Francji. No tak. Bo widzimy. Że wiadomo, na Afryka, no to też to tam nie ma i pieniędzy, no to też tak, ciężko. no to jest oczywiste. A jednak Europa jest bardziej cywilizowanym yy, kontynentem. Jednak no, no tu, tak, to, jakby no, tu nie są było. Pieniądze, no wiesz, ja tam nikogo mhm. nie obrażam, no ale no taka jest prawda, że tuszą tuszą pieniądze. No i tyle, no tam po prostu jest bieda, no tam jest ciężko dla tych zawodników, wiesz, oni bez butów, bez niczego. No starają się jak najczęściej może nie tyle co no uciekać, jak mają ale, szansę jak wiesz, mają szansę wiesz tak. pójść do Francji no to no idą, nie? No, lepsze życie jak mieli też jest dużo zawodników co do Polski nawet idzie no bo jest wiesz lepsze życie w Polsce niż tam nie no, no wiesz tak. mają buty mają zespół no wiesz że no tam nie jest łatwo nie o no przeżycie tak, tak naprawdę no Zdecydowanie. E, co do transferów jeszcze polskich wątków można powiedzieć w transferach E, albo, dobra, tak, to dokończymy sobie transfery um, Bogdan Ciru z Jagiellonii Stok e, do CFR Klusz, Klusz. E, już praktycznie potwierdzony transfer um, do Lecha Poznań podobno jest e, grany jakiś, to znaczy jakiś e, Arnel Jakubowicz, Austriak, e, który ma 24 lata i w tym sezonie 21 meczy e, w NK Domżale w Słoweńskiej e, w, w, tak, w słoweńskiej lidze mm, no, świetnie. w słoweńskiej lidze 21 meczy, 4 bramki 8 asyst i jest to generalnie napastnik i, ale na skrzydłach też może grać więc jest to można powiedzieć uzupełnienie składu dla Lecha Poznań uważam, że byłby to no, dosyć ciekawy transfer, tym bardziej, że nie jest to zawodnik y, który ma 30 parę lat i, i wiesz, już tam powoli zjeżdża do bazy, tak, tutaj o tym y, Jinghyunie lee już mówiliśmy sung, tak, mm, tak Szymon Żurkowski praktycznie 100% specja. No tak, po prostu. Nie gidzie, nie ginzie, tak, nie gra. nie gra przede wszystkim. Nie, nie gra. będziemy mówili, nie gra, ocenimy go, jak będzie grał. Tak. I, ja i uważam, że bardzo dobry ruch dla niego, jeżeli będzie grał faktycznie, no to obojętnie gdzie obojętnie, nie gra gdzie faktycznie. Nie gra. Tak. I, i, bo ja uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik, nie? Tak, no. Taki przykładowo, jakbyśmy mieli taki duet grających zawodników moder z żurkowskim. To by naprawdę dużo, z, bardzo dużo nam tak, dało. Tak, milą jeszcze. Więc to, to, to naprawdę mogłoby dużo zmienić. Mark Gual, czyli też zawodnik z ekstraklasy, który przyszedł, można powiedzieć, chyba w marcu zeszłego roku do Jagiellonii Białystok, chce odejść. Natomiast interesuje cię jego zespołu, nie? Y Ten Gual jest królem stwierdzeniem? Jagiellonii? Tak, na pewno, na, na 100%, bo a swoją drogą to też fedor czernych odchodzi no. do. E, no, jak Jelonia się, się sypie. Tak, ale swoją drogą Margual był bardzo mocny, wiesz. No, więc... On Nie podobało mi się często, jak on tam gestykulował, no, tak. pokazywał gdzieś tam, wiesz, kładł się i tak dalej. Natomiast uważam, że był to. Jest to, wciąż bardzo dobry zawodnik, jak na naszą no, akwarię. Takie Jelonia tak? się sypie. Tak, wiesz, I to no, Marcin Dobosz z przeglądu sportowego i to bodaj, tak, tak. Tak, tak wiesz, odchodzi kawałeczek po kawałeczku. No i może być ciężko dla Jagiell na Jagiellonii w rundzie wiosennej. No tak, no to prawda. Mm... Tutaj już o Abu Bakarze mówiliśmy. Aha, no to jeszcze tylko chciałbym dodać, że Roberto Martinez najprawdopodobniej zostanie selekcjonerem reprezentacji Portugalii, więc y, takie dywagacje co do y, objęcia posady selekcjonera w Polsce można chyba już sobie odpuścić, no bo U nas jak probięż. masz do wyboru Portugalię i Polskę, no to chyba mimo wszystko obojętnie, no. jakie by pieniądze nie no stały. No jak masz do wyboru Martineza, probierza, no to wiadomo, kulesza weź nie probierza. No tak, no, no dokładnie. I... Ale to mówię, to ja szczerze tutaj myślę. Wiesz, ciężko było myślę, że cokolwiek. Jakbyśmy się szybciej dogadali z tym Martinezem, to on yy, mógłby być. Bo Mendes mnie... był też później, yy, później zwolniony z Portugalii. Jakbyśmy się może szybciej, może by się udało mieć Martinez. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że Martinez może nawet wiesz, miał jakieś tam konkretne oferty z Polski, ale mówił, nie, ja sobie poczekam, jak nic nie no. będzie, to, to wtedy od was przyjmę, nie? Na tej zasadzie. Mogło tak być, ale. Mogło. Nie, nie wierzę w to, że. Wiesz, no ale mając, na, mając na wiesz, stole dwie oferty, Portugalia powiedzmy 500 tysięcy euro za rok, yy, reprezentacja Polski półtora miliona euro za rok, no to wiadomo. nawet w ten sposób wybrałby reprezentację no tak. Polski, więc to Portugalii. i tak i tak byłoby ciężko. Yy, nie, no właśnie, że wtedy nawet, nawet wtedy mógłby wybrać i tak i tak reprezentację Portugalii. Powiedziałeś Polski. Yy, że ciężko by było, żeby wybrał Polski. No dobra, nie, chodziło, mówię, chodziło mi, że i tak, i tak wtedy by wybrał Portugalię najprawdopodobniej, według mnie. E... Jeszcze tak jak mówię, sobie przejdziemy tutaj do e... tego co było, czyli y... zakończył się turniej czterech skoczni. No i granerut z przewagą 33 punktów, no można powiedzieć, zmiótł całą stawkę. E... No Kubacki drugi, co ciekawe też w czołowej trójce ta, całego turnieju było trzech Polaków, bo drugi był Kubacki, czwarty był Żyła, piąty był Stoch, no ale Granerut no wszystkich pozostawił po prostu w tyle, no i y, rozwalił, no wiadomo, że ten jeden konkurs, y, gdzie Kubacki wygrał, tak, no to, no to fajnie, że Kubacki go wygrał, ale, ale no... Nie, nie, miał, nie było najmniejszych szans, żeby w obecnej formie z Granerudem w ogóle y, rywalizować w jakiś sposób, bo, bo, tak jak mówię, Kubacki nad Laniszkiem miał 19 punktów przewagi jako drugi, tak i to, to, to jest dosyć spora przewaga, ale y, nie udało nie się. Było, nie było najmniejszych szans, żeby, żeby z Granerudem rywalizować tutaj o cokolwiek, no tak. tak naprawdę. Y, no ale dobra, to przejdźmy sobie też do y, tych rzeczy, które wydarzą się w. Y, na przestrzeni tego tygodnia. Real będzie grał z Walencją i Barcelona z Betisem. Półfinał superpucharu w Hiszpanii. Będą to grać w, w Katarze. Tak? Będą grać te spotkania. No i. Real z Walencją, no ja tutaj myślę, że Real jednak sobie poradzi mu wszystko z Walencją. No tak, no i będzie ciekawy finał, no bo Barcelona też powinna sobie poradzi poradzić z Betisem z Betisem, wszystko, no tak. i kolejny El Clasico w finale, Barcelona-Real znowu... Ale wiesz, to zostawmy sobie na następny ten, jak już będzie faktycznie, że, że, że Barcelona no tak. będzie grała z Realem, może to no Bo jeszcze sobie... na muszą wygrać. Tak, dokładnie, najpierw trzeba... Muszą awansować, a to nie jest też takie łatwe, bo i Real nie jest w jakiejś też formie, Barcelona też nie jest... Nie wiadomo w jakiej formie. Też, no tak. jest nawet dobrze, jak zagrali z Atletico. No, ale wiesz, mecz, tak, meczowi Intercity nierówny. i tak dalej. Te, te mecze ze Spaniolem też wcale. Ale tutaj chyba Robert Lewandowski będzie mógł zagrać, nie? No nie wiem, więc nie, chyba nie wiem, tak, czy... no bo to jest to są inne rozgrywki. On A, na Liga ma trzy, trzy, zawies trzy mecze zawieszenia, o. już jedno odbębnił, tak? Także tam 12 na No i następne wiesz, mecie. nie wiadomo czy Tutaj też następne Lewandowski następne się, mecie... będzie... się będzie łapał do składu, wiesz. Nie, tak. no na pewno będzie się łapał. Widziałeś jak oni wyszli na te Atletico właśnie tam przejeżdżał był. Yy, no, no to wiesz, Fati na dziewiące i tak no, dalej. No Barça tak ta gra, że Pedri, Pedri jest jakby pokazany tak. na tym lewym świecie. no swoją drogą, i... Pedri. Mega akcja, co? Nie, no tak. No. Naprawdę tam po prostu wiesz, on skanowaniem przestrzeni po prostu wszystkich minął, można powiedzieć. Popatrzył, że rozeszli mu się, po prostu przeszedł, wiesz, tam zagrał. No tak, no. Gawi się zastawił, Dembele uderzył i, i dziękuję. Nie ma, y, nie było co zbierać. To, to tak jeszcze y, zapomniałem wtedy wspomnieć, o, jak omawialiśmy ten mecz, ale, ale naprawdę to, co zrobił tam, Pedri, no naprawdę. To, dosłownie skanowaniem przestrzeni rozglądał się gdzie, y, nie zagra... gdzie gdzie tu zagrać piłkę i zobaczył, że się rozstąpili po prostu czerwony dywan rozłożony przed y, Pedrim i tylko wjazd zagranie od razu Gaviego, tam, do tam piłkarze i... Atletico się w ogóle troszkę Pomobili. chodzi mi że Pruli o to że tam był karny tak y, nie karny tylko faul gawi faulował ale to nie był absolutnie nie, według nie, mnie nie faul to była było normalna zostawka, taka czysto. wiesz bardzo inteligentnie zrobił to po prostu Gavi no ale tak już wracając do tych spotkań no to myślisz, że Barcelona to może być jedyne trofeum Barcelony w tym sezonie, jeżeli przykładowo wiesz, Real się tak jak mówimy rozpędzi w pewnym momencie, tak, a Barcelona bo nie przewiduje na przykład, że Barcelona zacznie teraz jakoś nieprawdopodobnie grać w piłkę, tak? Nie wiem, no czas pokaże no i Real nie jest w formie i Barcelona nie jest też nie wiadomo w jakiej formie a mogą te dwie drużyny nagle tak odpalić, że w lidze Hiszpańskiej będą szły w web-web? No i na tak samym końcu będzie walka o, mistrz o mistrza. No Barcelona, Liga Europy też może wygrać, chociaż pierwszy mecz ma z United. To też nie jest łatwy rywal. no Myślę, że to może nie być jedne trofeum, które wygrają w tym sezonie. Mm -hmm. No tak, a, a Real poza Ligą Mistrzów też może być to w sumie może. jedyne, tak naprawdę. Też może, no Więc... zobaczymy, no wiesz. No no to tak. nie, dopiero jest połowa sezonu. Yy, nie ma co gdybać, czas pokaże. Ale myślę, że ta Walencja jest. Yy... Nie, no wiadomo, i Betis, i Walencja są do przejścia o, przez obie drużyny, to nie ma co tutaj specjalnie się rozwodzić Jeśli jesteś tym... Barcelony, Realem Miralem, i to, to marzysz to musisz... o, o, o wygrywaniu jakichś pucharów tak. to takie drużyny, to, to dla ciebie to jest, wiesz, bułka z masą powinna być. No po prostu powinieneś sobie dawać radę z innymi. No tak, i tyle. No, powinieneś przechodzić dalej zasadzie. i tyle. Tak, dokładnie. I chyba. Chyba to wszystko, co dzisiaj chcieliśmy sobie poruszyć. Tak jak mówimy, w środę najprawdopodobniej e, nie będzie odcinka, ze względu na to, że no nie dzieje, nie dzieje się zbyt wiele w tym tygodniu. Aha, jeszcze. Cała kolejka ligami jest właśnie w środę, natomiast nie ma żadnego takiego ciekawego meczu, na nie. którym można by było powiedzmy sobie zawiesić oko, tak więc no dokładnie. Nie, nie, nie będziemy tutaj się specjalnie rozwodzić na ten temat. Lepiej e... nagrać dłuższy w piątek niż nagrać tak, 15-20 minut w środę. To takie to jest bez sensu. No dokładnie. Więc w środę raczej nie spodziewajcie się odcinka, w piątek na, za to na pewno się widzimy, bo też będzie już e, do zapowiedzenia sobie. Jakieś mecze Australian Open najprawdopodobniej piłka ręczna Mistrzostwa świata też ruszają. NBA też jest cały czas. Tak, no jest ogólnie, będzie wtedy zacznie się dziać, można powiedzieć, tak? Będzie, będzie o czym gadać już wtedy. Natomiast w tym tygodniu jest, można powiedzieć, cisza pewnie jakieś plotki transferowe, ale to właśnie całe podsumowanie zrobimy sobie w piątek. Także dziękujemy Wam bardzo za komentarze. Zachęcamy dalej do łapkowania, subskrybowania, komentowania. Link Link do zrzutki jest w opisie standardowo. No i żegnamy się z wami. Ze mną był Bartosz Szydziechowski. Ze mną był Oskar Poloczek. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Siemanko.